Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński 14 grudnia 1946 roku. Sobota. Organizacje podziemne rzucają ostatnią stawkę przed wyborami. Władze bezpieczeństwa czuwają nad zachowaniem spokoju. Ostatnio wicepremier Mikołajczyk skarżył się dziennikarzom angielskim, że organa bezpieczeństwa aresztowały szereg działaczy PSL. Pułkownik Romkowski wyjaśnił, że bezpieczeństwo nie aresztuje nikogo za przynależność do PSL. Aresztuje się jedynie za przynależność do organizacji nielegalnych. I tak się jakoś dziwnie składa, że nie ma bandy nielegalnej, wśród której nie, na, nie znalazłby się ktoś z legitymacją PSL. Komendant Win niepokulczycki w zeznaniach swych powiedział, że w powiatach nie ma zasadniczo różnicy między PSL a win. Czynione są często zarzuty, że funkcjonariusze bezpieczeństwa dopuszczają się aktów samowoli. O wypadkach takich należy donosić niezwłocznie wyższym władzom bezpieczeństwa. Ostatnio została przeprowadzona akcja oczyszczania aparatu bezpieczeństwa. Wielu funkcjonariuszy, nie nadających się do służby, zostało usuniętych, zarówno z Urzędu Bezpieczeństwa, jak i z Milicji Obywatelskiej. Uzgodnienie nazw miejscowości na ziemiach odzyskanych. Różnica między nazwami miejscowości i stacji kolejowych na terenach odzyskanych powodowała często nieporozumienia wśród podróżnych, a szczególne utrudnienia dla turystów. W wyniku starań Wydziału Turystyki Ministerstwo Komunikacji uzgodniło już w większości wypadków nazwy stacyjne z faktyczną nomenklaturą dawnych danych miejscowości, co znalazło wyraz w obecnym rozkładzie jazdy. Całkowite ujednolicenie nazw nastąpi w początkach 1947 roku. Pierwszy kurs rybacki w Szczecinku. Ostatnio odbyło się w Szczecinku zakończenie kursu rybackiego zorganizowanego przez Okręgowy Związek Rybaków w Szczecinie dla rybaków śródlądowych zatrudnionych na ziemiach zachodniego Pomorza. Kurs miał na celu przygotowanie fachowych kadr rybackich, które będą spełniać czynności instruktorskie w poszczególnych obwodach rybackich województwa szczecińskiego. Na kurs zgłosiło się 40 rybaków. Otrzymamy trzy nowe targowiska. Zarząd Miejski rozpatruje projekty utworzenia z wiosną w Szczecinie trzech dalszych miejskich placów targowych. Nowe targowiska otrzymają dzielnice miasta bardziej oddalone od istniejących już na placu przy dworcu głównym i na placu Żukowa. Po otwarciu mostu i linii tramwajowej na Pogodno utworzone będzie targowisko na placu przy ulicy Mickiewicza. Drugie powstanie na Niebuszewie przy ulicy Roosevelta w pobliżu Instytutu Rzemieślniczego oraz trzecie w dzielnicy portowej Golęcin-Stołczyn. Ogłoszenia drobne. Wilczyca, czarna, dwa lata i szczeniak do sprzedania. Aleja piastów osiem, sklep konfekcyjno-galanteryjny. Zimne ognie po cenach hurtowych poleca księgarnia znicz. Szczecin, aleja niepodległości nr trzydzieści dwa.